Na program zaprasza Bonimet, producent leku Pectobonisol, łagodzącego przeziębienie i kaszel. Dobry Państwu, kolejne pytanie. Jak leczyć skutecznie zatoki? Macie jakieś domowe, ziołowe sposoby? Mamy, proszę Państwa. Zapalenie zatok to jest taki stan, który już świadczy o tym, że pacjent ma zbyt niską odporność organizmu. Bo jeżeli infekcja zatrzymuje się na poziomie nosa, czyli mamy katar i po 5 czy tam 7 dniach ten katar zanika, po leczeniu czy bez leczenia, to znaczy, że odporność jest wysoka, na wysokim poziomie. Jeżeli mamy niską odporność, to niestety mamy taką sytuację, że katar, zakażenie będące w nosie, wikła się wnikaniem do zatok. Zatok mamy kilka, najczęściej infekcja toczy się w zatokach przynosowych i wtedy bóle są poniżej oczu albo powyżej nosa, czyli zatoki czołowe. Co należy stosować wtedy? Po pierwsze, zioła, które poprawiają, rozrzedzają wydzielinę. Rozrzedzenie wydzieliny może być spowodowane na przykład stosowaniem ziela tymianku, dziewanny. To są takie typowe rozluźniacze prawoślazu. Dobrze jest łączyć je z ziołami przeciwzapalnym, łagodzącym, takim na przykład lukrecja, jak babka lancetowata, recepturę kropli ziołowych, które najczęściej się stosuje, ale kropli podawanych do ustnie, oczywiście podkreślam, nie do nosa. Państwo macie na ekranie. I to jest rozrzedzenie i działanie przeciwzapalne. Druga sprawa, należy pamiętać o tym, że jeżeli mamy zakażenie już będące w zatokach, to mamy raczej na pewno niską odporność. I wtedy pamiętać trzeba, zresztą często o tym wspominam, o preparatach na bazie jeżówki, na bazie miodu pszczelego oraz pyłku i propolisu. Tak więc tu są jakby dwa działania. Przeciwdziałanie i profilaktyka preparatami stymulującymi odporność oraz stosowanie preparatów ziołowych, które rozrzedzają wydzielinę, która się znajduje w zatokach oraz działają przeciwzapalnie. Pamiętać należy również o tym, że pacjenci, którzy mają problemy z zatokami, muszą być dobrze nawodnieni, więc trzeba im dawać do picia dużo płynów. Należy też pamiętać o tym, żeby w pomieszczeniach, które się znajdują, było wilgotno, a nie sprzyja temu zwłaszcza okres grzewczy, bo kaloryfery wysuszają powietrze. Klimatyzacja też to powietrze wysusza, stąd też tak częste problemy zatokowe, nawet w przypadku miesięcy letnich. Możemy robić sobie inhalacje, możemy robić sobie parówki, możemy trzymać na kaloryferach pojemniczki z wodą, aby ta wilgoć w pomieszczeniu była większa. Także to jest też jeden z elementów leczenia zatok. Na program zaprasza Bonimet, producent leku Pectobonisol, łagodzącego przeziębienie i kaszel.